Pierwsze półrocze tego roku to mamy zrealizowany wynik na poziomie 6+ miliona złotych. W porównaniu do ubiegłego roku niestety jest to spadek, ale on jest związany z kilkoma przyczynami. Po pierwsze z samym rynkiem, który spadł. Jakbyśmy spojrzeli od czasu IPO, to cena akcji jest mniej więcej na tym samym poziomie, o 3-4% niżej. To jest w tej samej okolicy. Natomiast dywidendy, które wypłaciliśmy i uwzględniając dywidendy, które wypłaciliśmy, no to osoby, które zainwestowały pieniądze i trzymały akcje do dzisiaj, zarobiły ponad 20%. Czyli mówimy w ciągu roku i 4 miesięcy o stopie zwrotu 20%. Jeżeli chodzi o inwestycje, które zrobiliśmy w przeciągu tego półrocza, to jest prawie 300 milionów złotych, dokładnie 275 milionów złotych. Kluczowe z nich to ATM, DotPay, e-card, market, invoice. Pozostałe to były add-ony. Dość mocno rozwinęliśmy akcję fundraisingową. Sprzedaliśmy brutto prawie 40 milionów certyfikatów, co spowodowało, co wpłynęło też oraz wzrost wartości spółek na to, iż opłata stała nasza urosła rok do roku ponad 11%. I w pełni pokryła zarówno koszty, jak i zapowiadany wówczas stopy zwrotu. E-Card i DotPay to są podmioty, które są już łączone. Powstały zespoły wewnątrz obu spółek, które dokonują integracji. Doszło do integracji już prawnej, natomiast teraz mamy integrację operacyjną. Mamy zespoły pracujące nad przychodami, nad kosztami oraz nad nowymi produktami. Mogę tylko powiedzieć, iż dynamika wzrostu przychodów w obu podmiotach jest między 20 a 40%, także jest dobrze. Pracujemy nad 5 inicjatywami. Jedna z nich to jest Baltic Fund, to jest inwestycja w e-commerce, digital economy w obszarze krajów bałtyckich oraz w Polsce. I to jest runda AB do 5 milionów inwestycja euro. Per inwestycja. Drugi fundusz to jest Fintech Fund. Chcemy go zrobić również jako komitmentowy fundusz, gdzie zachęcamy inwestorów z zewnątrz do inwestowania w całej Europie. Do 10 milionów euro runda AB także. Następnie Fund of Funds. To robimy, będzie dystrybuowany już w perspektywie 1 do 3 miesięcy, a także fundusz dłużny, który będziemy dystrybuować do private bankingu oraz do inwestorów instytucjonalnych.